Także Radio Conchita u nas cały czas gra i niedziela, świątek, piątek. Oczywiście Szczecin w żaden sposób nie zasługuje na to, żebyśmy my pamięcią jako Polacy mieli do tego Szczecina przedwojennego wracać. Panie Bartłomieju, pan się urodził 10 lat po zakończeniu wojny w polskim już Szczecinie. Jak pan to swoje dzieciństwo wspomina, ten okres dojrzewania? W jakim domu pan dorastał? To było takie pogodne i dobre dzieciństwo. Ja wyrastałem w domu, w którym było trzech synów. Dom znajdował się przy Lasku Jarkońskim. To jest taka ładna dzielnica Szczecina, ulicy Sopockiej. To wszystkim polecam. Żałuję, że nie znam, ale pan zajrzę teraz, jak pan już tak pięknie zaczyna opowiadać. Ja już tam nie mieszkam, ale dom ten stoi. To jest taki dwurodzinny, poniemiecki domek. Zresztą przez wiele lat różne rodziny szczecińskie, które zamieszkały tutaj po wojnie, trochę się obawiały, że nie wrócą Niemcy i będą dochodzić zwrotu swojej własności. Tak, ten niepokój długie dekady jeszcze, prawda, pozostawał w głowach mieszkańców. Tak, dzisiaj jakoś nie pamiętamy, albo nie chcemy pamiętać, że do lat 50. jeszcze przecież port szczeciński pozostawał w rękach sowieckich, że właśnie tutaj myśmy jakby z trudem akceptowali, czy przekonywali się do obecności polskiej w Szczecinie i musieliśmy o taką obecność Polski walczyć, też przekonywać mieszkańców, że warto coś budować, nie zalarować, to wykonywać, bo tam wpłaci nawet jakąkolwiek kwotę. Dlaczego? Dlatego, że jak oni nie było, to oni jakoś premium mobile długo potem włączają, a tam jest ten adres e-mailowy podany, no to więc od razu z tego banku, jak się przeleje, to pod kwotę można przelać. Myślałem, żeby coś wybrać między prawem, socjologią i filozofią, a prawda była taka, że nawet rzucałem monetę do góry, tak, żeby te studia wybrać. Wypadło na prawo, poszedłem na prawo, na Uniwersytet Poznański, dlatego że wówczas w Szczecinie nie było uniwersytetu. Uniwersytet Szczeciński istnieje dopiero od... No to w latach 70. rozumiem, tak? Ja zacząłem studiować w 1973 roku, a Uniwersytet Szczeciński powstał w 1985 bodajże. A to już mógł być pan tylko wykładowcą. Tam. To już ja już byłem wówczas radcą prawnym. Właśnie. I po zakończeniu studiów jako radca prawny podjął pan pracę w Stoczni Szczecińskiej Remontowej Gryfia i w grudniu 1981 roku został pan zwolniony z pracy za działalność opozycyjną. To był trudny czas dla pana, dla pańskiej rodziny. Pan wtedy już był żonaty. Chyba mieli już państwo dzieci. Nie miałem wówczas dzieci. To zwolnienie z pracy przyszło jeszcze w czasie, gdy byłem kawalerem. Utrzymywałem się z udzielania korepetycji z języków obcych. No bo, z jakich języków? Uczyłem dzieci angielskiego wówczas. To było dość modne. Myślę, że może niektórzy rodzice też chcieli mi trochę pomóc, w związku z tym udzielali takich zleceń, ale pozwalało mi to utrzymać się. Szybko jednak wróciłem do zawodu, dlatego że zaproponowali mi w kilku miejscach pracy jako radcy prawnemu i jakoś sobie dałem radę. Natomiast związek małżeński z moją miłością z liceum, Małgosią. O, proszę bardzo, z Małgosią, jakie te Małgosie są fantastyczne w takim razie. Zawarłem rok później, dopiero w roku 82. A mają państwo dzieci, panie Bartku? Mamy troje dorosłych dzieci. Tak. I czym się dzieciaki zajmują? Poszły w ślady pana, żony? Nie poszły w ślady ani moje, ani żony. Żona jest informatykiem. Dzieci znalazły sobie... O, to poważny zawód. Ważny i bardzo atrakcyjny, wszędzie można dostać pracę. No tak, ale żona po urodzeniu trzeciego dziecka, kiedy byłem prezydentem, zrezygnowała z pracy zawodowej i
już nie dawaliśmy sobie rady, żeby troje małych dzieci wówczas wychowywać. Natomiast, a jakie to są zawody, jeśli pan może powiedzieć, dzieci? Mogę pańskie oczywiście powiedzieć, syn jest trenerem piłki nożnej, córka jest tłumaczem, a druga córka jest przyszłym chemikiem, bo jeszcze studiuje chemię. Aha, to jednak dużo ma z rodziców. Pan języki znał, pan korepetycji udzielał, prawda? Córka tłumaczem jest. No to coś zostało jednak w rodzinie takiego, co można powoli nazywać tradycją. Pewnie w każdej rodzinie zostaje coś takiego, co przychodzi z rodziców na dzieci. Na tym polegają też rodziny. Ja, panie Bartku, myślę, że jednak takie zwolnienie z pracy, pańska zdecydowana postawa w czasach komuny, no jednak na pewno rzutowała trochę na rodzinę. Musieli państwo być ze sobą jednak mocno związani, że to wszystko przetrwaliście państwo, przeszliście, nie złamali pana komuniści, odmówił pan współpracy z SB w połowie lat 80. To były wtedy trudne wybory, ale dla pana oczywiste. Dla mnie to były oczywiste wybory i rzeczywiście wielką pomocą w tym była moja żona, która podziela moje poglądy i nigdy nie było wątpliwości, że po której stronie stoimy tak moralnie w życiu i w sprawach społecznych. Myśmy mieli nawet takie półtorej roku, kiedy ukrywał się w naszym niedużym przecież mieszkanku kolega, który wpadł i uciekł bez dokumentów w Poznaniu, zostawił swoją drukarnię, zwiał do Szczecina i u nas mieszkał przez półtora roku. To już długi czas, prawda, na ukrywanie kogoś poszukiwanego zresztą. Tak, to uważam, że... To kolejny taki przykład pięknej postawy. Ja myślę, że dlatego pan to wybierał. To było oczywiste, a co miałem zrobić? Myślę, że też świadomie pan wybrał taki zawód, który niesie pomoc, prawda? Że pan tak jest taką konstrukcją osobowościową, charakterologiczną, że pan chce pomagać, że się pan nie zastanawia, że to jest taki naturalny odruch w pańskim przypadku. Ja myślę, że tak, że to jest coś, co najbardziej mi się w moim zawodzie podoba, że można służyć ludziom, pomagać ludziom. Zresztą jak pamiętam, moja matka też była takim człowiekiem, który po prostu chciał pomagać ludziom, dlatego poszła na medycynę. Nie dała się nigdy przekonać do pracy naukowej, mimo że zrobiła doktorat, ale często z nią rozmawiałem. Ona odnajdywała taką frajdę i taką satysfakcję życiową z tego, że pomagała ludziom. Pan od początku zresztą transformacji angażował się w działalność samorządową, bo już w 1990 roku został pan radnym miasta Szczecina. No to zapytam tak po ludzku, pańska rodzina nie miała dosyć pańskiej aktywności społecznej? Myślę, że trochę tak, chociaż nigdy mi wprost nie zwracano na to uwagi, dlatego że chyba moi najbliżsi zdawali sobie sprawę z tego, że mam taki temperament działacza społecznego i jakoś się musieli z tym pogodzić. A jakie są, zapytam, pańskie poglądy polityczne? Bo przypomnę, że w 90-tych latach należał pan do KLD, potem nawet do Unii Wolności, czyli sił politycznych idących ramię w ramię z Gazetą Wyborczą i głównym nurtem. Dziś pan jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. To wolta, panie Bartku, zmiana poglądów, czy może jeszcze coś innego? No ja od dłuższego czasu dojrzewałem do tego, żeby wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości, ale pytała pani o tą przeszłość. Rzeczywiście tak było, chociaż to była inna Polska i Gazeta Wyborcza była inna i Unia Wolności były inna To ja... KLD dużo było takich, można powiedzieć, postaw, którymi można się szczycić do dziś, prawda? Ja byłem młodym przedsiębiorcą wówczas, postanowiłem założyć swoją własną kancelarię adwokacką i rzeczywiście wierzyłem, że wolny rynek jest Polsce bardzo potrzebny, może zmienić naszą gospodarkę. Ale szybko się okazało, że tego wolnego rynku we wspólnej Europie to prawie w ogóle nie ma. Wszyscy żyją z subsydiów, a Europa jest centralnie, czy przynajmniej europejska gospodarka w silnej
mierze scentralizowana. Podobnie było z Unią Wolności, bo Kongres Liberalno-Demokratyczny stał się częścią Unii Wolności, ja tak automatycznie niejako wszedłem w ramiona Unii Wolności, ale też byłem przekonany, że w latach, pod koniec lat 80., na początku lat 90., że polska inteligencja będzie takim nośnikiem demokracji, demokratycznych przemian, że pozwoli nam stworzyć rozumne i odpowiedzialne struktury państwowe i w życiu nie podejrzewałem, że większa część tej inteligencji, w której pokładałem tak wielkie nadzieje, tak się na układ pójdzie, tak się pogubi, tak pójdzie na różne układy, które później naprawdę były trudne do zrealizowania, pozostanie uwikłana w takim dziwnym, osobliwym związku z postkomunistami. Nie sądziłem, że tak będzie. Czas pozostawałem też i na boku sceny politycznej, tak mijały lata i zmieniała się Polska. Ja pewnie również się zmieniłem. Myślę, że to, co proponuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, to jest dobra droga rozwoju dla Polski. Poza tym to są ludzie, którzy rzeczywiście swoimi charakterami, sposobem służenia Polsce zyskują moje uznanie. Tak. A to zapytam, bo pan jest także człowiekiem wielu pasji. Pływak, brydżysta, kibic pogoni. I takie wygadanie baranie. To pisarka, poetka. Co jest takiego ważnego w tym sporcie? Co pan dzisiaj preferuje jako Alina Lasota kandydat też śpiewała, prezydenta miasta, który mówi, że na wałach Chrobrego to chciałbym, żeby młodzież jednak wypiła sobie piwo, pobawiła się spokojnie, skoczyła do rzeki. No, to jest ten pływak i pogramy na brzegu brydża, a później do wody? Nie, to Tak. Każda z tych wypowiedzi była użyta w innym kontekście. Jeśli chodzi o to piwo na bulwarach, to rzeczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby młodzież wypiła jedno czy dwa piwa na tych bulwarach, skoro tak bardzo chce. Pewnie, po co ma ukrywać się? Właśnie, po co ma się chować? Bo wszystko, co zakazane, to jest właśnie smaczniejsze i więcej takich przyciąga różnych osób, które prowokują. Naturalnie. A co do sportu, to towarzyszy mi od dzieciństwa. Próbowałem uprawiać różne dyscypliny sportu. Chociaż chyba syna pan zaraził, skoro jest prawa trenerem. Tak, syn gra w piłkę rzeczywiście i traktuje to już jako swój zawód. Natomiast ja traktowałem sport zawsze bardzo amatorsko, ale z wielkim podchodziłem upodobaniem do sportu. Zresztą do dzisiaj też próbuję pływać regularnie, chociaż w kampanii wyborczej to przychodzi mi z wielkim trudem. No pewnie, bo czasu po prostu nie ma. Tak, trzeba wziąć ten worek treningowy, trzeba się rozebrać, później trzeba się wykąpać. Nie zawsze zaraz po takim dłuższym treningu można pozbierać myśli, iść do ludzi, rozmawiać o poważnych sprawach, więc niestety nie mam tego czasu na pływanie za dużo. Tak, to kończąc nasze spotkanie, naszą rozmowę, chyba będę mogła powiedzieć, że pan w życiu osiągnął rzeczywiście wiele, jest pan zapewne człowiekiem spełnionym, czy tak? To prawda, chociaż bardzo chcę być wybrany prezydentem Szczecina, nie po to, żeby zaspokajać jakieś swoje zachcianki życiowe, czy żeby robić karierę, czy zarabiać pieniądze, ale dlatego, że uważam, że ma pan pomysł na potrafię ten Szczecin, służyć prawda? Temu mojemu rodzinnemu miastu razem z moją drużyną. I to napędza pana do nowych wyzwań. Panie Bartłomieju, chciałam bardzo podziękować za spotkanie, za rozmowę. Gościem programu był pan Bartłomiej Sochański, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina. To teraz oddam panu głos, żeby bardzo można dziękuję, się było pożegnać. Bardzo dziękuję panie, dziękuję państwu. To była bardzo miła rozmowa. Fajno, dziękuję. To był program Nieznani, Znani 24. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Do usłyszenia. Reklama. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość super ceny? Widzisz, reklama. Już jest reklama. Migranci, wiz do Grecji, coraz więcej. A nie mówiłam? Równym naszym sąsiadom na zachodzie pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego, a jednocześnie zachowała tożsamość. Tak mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił też, że Podkarpacie jako region może rozwinąć
zmieniając się podobnie jak niegdyś Bawaria w Niemczech. Prezes PiS wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wziął udział w konwencji regionalnej partii w podrzeszowskiej Jasionce. Budowa drogi Via Carpatia, złoża gazu ziemnego, bogata tradycja, to część atutów Podkarpacia, które zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego należy wykorzystać. Trzeba inicjatywy, trzeba odrzucenia tego pozostawiania na małym, że owszem, no Rzeszów ładnie wygląda, wysprzątany, pomalowany, ale ja tutaj zacytuję poetę, to za mało, za mało, za mało. Kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa Wojciech Buczak mówił, że wykorzysta współpracę z rządem na przykład przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Do programu Mieszkanie Plus miasto Rzeszów zaproponowało grunty w pobliżu oczyszczalni ścieków i pobliżu zakładu karnego na Zamężu. My to zmienimy. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zadeklarował zwiększenie wydobycia gazu na Podkarpaciu. Tutaj na Podkarpaciu o co najmniej 28%, a zasoby wydobywalne o 64%. To trzecia i zarazem ostatnia w tym tygodniu konwencja regionalna PiS. Poprzednie odbyły się w Lublinie i Białymstoku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. No tuż po zakończeniu konwencji regionalnej premier Mateusz Morawiecki wyruszył PiS busem do Dębicy na Podkarpaciu, gdzie odbyło się spotkanie z wyborcami. Wzrasta liczba migrantów, którzy przedostają się z Turcji do Grecji. Od początku roku do końca września do Grecji przybyło blisko 23,5 tysiąca migrantów. Tylko w pierwszych czterech dniach października kolejnych 560. Zwiększony napływ migrantów odbywa się zarówno drogą morską, jak i przez lądowy odcinek. Oni będą stosować różne kluczki, żeby tu wejść. Minister do spraw migracji Dimitris Vitsas podał, że w ubiegłym roku przedostało się tamtędy 5,5 tysiąca osób. Im grozi śmierć, to oni ryzykują. 12 tysięcy. Alarmująca jest też sytuacja na wyspach we wschodniej części. Kościół katolicki źle robi, że ich odprawia z piskiem. To jest pomoc człowiekowi, a jak się zabije, no to Moria na Lesbos są bardzo trudne i zapowiedział, że kolejni migranci będą stamtąd przetransportowani do Grecji kontynentalnej. W Morii odbywa się rejestracja migrantów i rozpatrywane są tam ich podania o azyl. Minister podkreślił, że celem greckich władz jest przyspieszenie procedury azylowej. Dodał, że jednym z problemów jest to, że wielu migrantów ukrywa się po złożeniu wniosku azylowego w obawie przed odmowną decyzją. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. Ceremonia odbyła się na placu wszelką cenę, wiesz. Chce się za wszelką cenę mieć być. Ukrywają się nie dlatego, że są przestępcami. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny potrzeby krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak i do mózgu. Podczas uroczystości list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Wiesław Kukuła. Nasza ojczyzna, obchodząca jubileusz stulecia odzyskania niepodległości, wciąż potrzebuje niezawodnych obrońców, gotowych do skutecznego działania wszędzie tam, gdzie wystąpi taka potrzeba. Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej powierzone zostało szczególne zadanie – działać w przestrzeni lokalnej oraz chronić swoje rodziny i resztę społeczeństwa. Złożenie przysięgi przez żołnierzy poprzedzone było intensywnym szkoleniem wojskowym. W uroczystości w Katowicach wzięli udział m.in. przedstawiciele służb mundurowych, śląscy politycy i duchowni. Łotysze wybrali nowy parlament. Wybory zgodnie z przewidywaniami wygrała prorosyjska partia Zgoda. Niespodzianką wyborczą są natomiast wyniki ugrupowań populistycznych i antysystemowych. Po przeliczeniu wszystkich głosów socjaldemokratyczna partia Zgoda uzyskała prawie 20% poparcia. Partia ta zwyciężyła również w wyborach 4 lata temu oraz w 2011 roku, ale nie miała z kim utworzyć koalicji. Ugrupowanie postrzegane jest jako realizujące interesy Rosji. Analitycy wskazywali przed wyborami, że partia Zgoda zawarła sojusz z proputinowską rosyjską Jedną Rosją. Zaskoczeniem tegorocznego głosowania jest wysoki wynik populistycznego ugrupowania KPV-LV, czyli Do kogo należy państwo, które zdobyło ponad 14% poparcia. W ocenie politologów partia ta może być potencjalnym koalicjantem dla Zgody. Wysoki wynik uzyskała też nowa partia konserwatywna, na którą głosowało ponad 13% Łotyszy. Oba ugrupowania po raz pierwszy wejdą do parlamentu. 5-procentowy próg wyborczy przekroczyło w sumie 7 partii. Jak podaje Łotewska Komisja Wyborcza, frekwencja wyniosła blisko 55% i była niższa niż w wyborach 4 lata temu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Dziś na
na niebie dużo chmur, w całej Polsce może spaść deszcz. Ciepło 12 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 20 w Warszawie i Krakowie, 23 w Opolu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 16 Polskie Radio 24. My powracamy teraz do konwencji głównych partii politycznych, które odbywają się dziś w całym kraju. W Warszawie podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej przemawiał m.in. Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że zatrzymanie PiS-u w samorządach ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania destrukcji finansów publicznych dokonywanych przez obecne władze. Mówię o całkiem zupełnie nowej, tworzącej się kaście. O pisowskich milionerach. Są wszędzie, w całej Polsce. To się powoli robi grupa społeczna. Ale tu w Warszawie widać ich najlepiej, bo zjeżdżają tu dogadywać swoje sprawki i załatwiać interesy. O, i oni są źli i poirytowani. Ale nie tylko Warszawa ich drażni. Drażni ich każdy niezależny samorząd. Każde miasto, gmina, która jest od nich niezależna. Każdy prezydent, marszałek, radny, który nie pozwala im domknąć lokalnego układu. Każdy, kto będzie pilnował publicznych pieniędzy, kto nie będzie akceptował ich szwindli i machlojek, jest dla nich śmiertelnym wrogiem, warczącym samorządem, o którym mówił Kaczyński. Potwierdzam to. Samorządy będą warczeć, a jak trzeba, to i ugryzą, jeżeli ktoś wyciągnie rękę po prawo obywateli. Z kolei w Jesionce na Podkarpaciu spotkali się politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił m.in., że podstawowym celem jego partii jest zrównanie poziomu rozwoju ekonomicznego Polski z jej zachodnimi sąsiadami. Nie można jednak przy tym pozwolić na naruszenie suwerenności kraju, zaznacza Jarosław Kaczyński. My mamy przecież wielki cel. Tym wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by Polska, nasza ojczyzna, stała się krajem pod względem rozwoju ekonomicznego, poziomu życia równym naszym sąsiadom na zachód od naszych granic. Ale jednocześnie, żeby zachowała swoją tożsamość, swoje wartości, swoją wiarę, czyli swoją wolność. A w naszym studiu gościem dr Andrzej Janusz, historyk i politolog. Dzień dobry. Witam. Zatrzymajmy się przy tych dwóch partiach, oczywiście najważniejszych partiach, między którymi toczy się ta najważniejsza część przedwyborczych zmagań przed wyborami samorządowymi. Dziś bardzo mocne wystąpienie zarówno Grzegorza Schetyny, jak i Rafała Trzaskowskiego. Do niego być może jeszcze zdążymy powrócić w dalszej części naszej rozmowy. Z kolei wczoraj prezes Kaczyński w Krośnie też w bardzo ostrych słowach mówił o tym, że potrzebne jest dokończenie dobrej zmiany. Wspomniał, że dobra zmiana zaczęła się od góry, zaczęła się od rządu, od parlamentu. Teraz z kolei musi się zacząć od dołu. Mamy wszelkie przesłanki do tego, żeby przejść na nowy poziom rozwoju, ale to tylko wtedy będzie możliwe, jeżeli będziemy współpracować ze sobą we wszystkich ważnych sprawach. To oczywiście w odniesieniu do samorządów i do tego, jakim wynikiem mogą się zakończyć wybory samorządowe. Jak można odczytywać to stanowisko zarówno jednej, jak i drugiej partii? No bo widać, że obie partie bardzo mocno walczą o jak najlepszy wynik w wyborach samorządowych. Bardzo ostro stawiają w tych wyborach i bardzo mocne tezy przedstawiają, bardzo mocne wypowiedzi liderów obu ugrupowań możemy usłyszeć. Czy to nie wróży pewnymi kłopotami? Tutaj bardziej chciałem się odnieść do słów Grzegorza Schetyny o warczeniu i o tym, upraszczając trochę tę wypowiedź, że tak naprawdę po wyborach te samorządy, które pozostaną w rękach opozycji, one mogą być niejako w kontrze do parlamentu, do rządu, do tej części Polski, którą będzie rządziła Zjednoczona Prawica. Tak, znaczy mamy do czynienia dwa tygodnie przed pierwszą turą wyborów, a w większości to będą już ostateczne wyniki, prawda? Bo w przypadku wyborów na prezydentów miast prawdopodobnie w kilkunastu czy więcej, w kilkudziesięciu miastach będziemy mieć drugą turę. Natomiast za dwa tygodnie większość już wyborów się dokona. I przede wszystkim główna walka, jeśli chodzi o taki jakby przekaz polityczny, toczy się o sejmiki, oczywiście wojewódzkie. Teraz, jeśli chodzi o Grzegorza Schetynę, chciałem zwrócić uwagę, bardzo ciekawa
język, którym dzisiaj przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, to znaczy on de facto używał pojęć, które do tej pory w cudzysłowie były zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości. Prawda, mówił o kaście, kasta odnosząc się do jakby nowej grupy beneficjentów dobrej zmiany, tak to określił. Mówi o układzie, prawda, znaczy rzeczywiście zaostrzył taka retoryka jest bardzo, bardzo taka ostra i w dużym stopniu czerpie z pojęć, którymi do tej pory Prawo i Sprawiedliwość jakby opisywało rzeczywistość polityczną. Z drugiej strony wystąpienie prezesa Kaczyńskiego no jest tak konsekwencją całej strategii, którą założył na początku kampanii. To znaczy powiedział, że de facto wchodzimy w okres 20-paromiesięcznej permanentnej kampanii wyborczej. Mamy czwórbój wyborczy, prawda? To znaczy wybory samorządowe, europarlament, parlamentarne i prezydenckie. To ma być ukoronowanie. W związku z tym ten przekaz polityczny, który jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to jest przekaz bardzo, bardzo taki odnoszący się do polityki rządu, właśnie do polityki państwa wręcz. On jest stosunkowo w tym takim przekazie przez liderów mało odnoszący się bezpośrednio do problemów samorządu. Jako taki po prostu, że to jest taka pewna konsekwencja, prawda? Prezes Kaczyński mówił i teraz właśnie do tego, co pan redaktor mówił, chciałem się odnieść do tego możliwego pęknięcia między samorządami wrogimi rządowi a rządem, prawda, jak to będzie funkcjonowało, no to z drugiej strony właśnie Prawo i Sprawiedliwość jasny przekaz zaproponowało, to znaczy jeśli chcemy, żeby była dobra i ta dobra zmiana zeszła na dół, wszystko możliwe, co on mówi, wszystko możliwe, bo ja widziałam to przedszkole takie na kawki u tej zakonnicy, u tej zakonnicy dziadowej, no to jakie bogate tam mają, więc to przedszkole i to trzeba płacić, tam są Francuzi, różni ludzie i to w moim przekonaniu Grzegorz Schetyna, jego przekaz de facto się odnosi, to znaczy on przyjął narrację prezesa Kaczyńskiego i też jakby przyjął formułę, że po pierwsze wybory samorządowe mają służyć opozycji do stworzenia wehikułu politycznego, czyli mówiąc wprost koalicji wyborczej, która ma skutecznie przeciwstawić się Prawu i Sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę, że sam początek kampanii ze strony PO to była głównie rozmowa o tym, jak tworzyć koalicję. No bo tego się uczestniczą, prawda, doprosić do Koalicji Obywatelskiej pani Nowacka doszła z pewnym środowiskiem lewicowym, czyli tak naprawdę dokładnie paradoksalnie to jest logika. Jak nie jedni, to drugi, to nie ma racji, prawda, o samorządzie bardzo mało było, tylko na początku było o budowaniu jakby siły politycznej, która jest w stanie przeciwstawić się PiS-owi. W związku z tym mamy do czynienia, w moim przekonaniu, z przyjęciem logiki prezesa Kaczyńskiego, czyli de facto rzeczywiście mamy czwórbój i to jest ten pierwszy etap wielkiej kampanii politycznej. Natomiast pytanie jest moim zdaniem podstawowe, na ile te na przykład różne lokalne komitety samorządowe, na ile na przykład listy tak zwane bezpartyjne, czy wspólnoty samorządowe, ciekawe jakie one wyniki osiągną. Bo to pokaże nam, w moim przekonaniu, czy rzeczywiście ten tlen polityczny, jeśli tak można powiedzieć, zagospodarują tylko dwa główne wehikuły polityczne PiS-u, partii politycznej, czyli Koalicja Obywatelska. Natomiast tego miejsca na ten tlen dla demokracji lokalnej po prostu może być mało. I to jest moim zdaniem podstawowe pytanie, które stoi przed nami. No za dwa tygodnie wstępnie pewno już otrzymamy na to odpowiedź. No ale pan mówi o tlenie dla tych różnego rodzaju formacji społecznych, formacji miejskich, ruchów miejskich. No ale tak naprawdę pytanie, czy tego tlenu, skoro ten tlen ma być zagospodarowany... Także proszę Państwa, że bardzo bogaci są z PiS-u, mają przedszkola, dzieci, samochody czarne, luksusowe.